Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2581 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Halo, słucham. A, to ty, Jenek. No jakoś cię nie poznałam. Nie, nie przeszkadzasz, skądże. Nie, nie, w tej chwili nie ma Dorotki. No dosłownie jakiś kwadrans temu, kiedy wyszła. No tak, tak właśnie jest, że robi dobrą minę, ale tak naprawdę no wciąż sobie miejsca nie może znaleźć. Co mówisz? Wiesz, mnie się zdaje, że powinieneś był jednak trochę dłużej zatrzymać u siebie. Tu ją wciąż gdzieś nosi i nosi i nosi i miota się od jednego pomysłu do drugiego. Aha. A kiedy przyjedziesz? Przepraszam cię, ale ktoś dzwoni i muszę otworzyć. Oczywiście, oczywiście, że jej powtórzę. Pa, kochanie, pa, to tymczasem. To ja, czy można, Wisiu, po prostu... No wchodź, Antek, ty zawsze dziwne pytania stawiasz, naprawdę. No bo tu jeszcze ze mną jest dozorca. Pan dozorca również, po prostu. A czy ja małżonka zastałem? Nie, 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 panie Edwardzie, nie ma męża w tej chwili. A to coś pilnego pan ma do męża? A powiedziałbym, że owszem, jak najbardziej. No to niech pan mówi, no przecież mu powtórzę, jak wróci. To się pani Matysiakowa tak w dwóch zdaniach nie da streścić. To ja się będę dowiadywał, a na razie... Olej. No dobrze, dobrze. Antek, co ty tak siedzisz? Skulony, jak strach na wróble. Szczerze mówiąc, masz doprawdy no taką minę, jakbyś był czymś wystraszony. Uwaga twoja, Wisiu, jest niestety na niezwykle trafna po prostu. Istotnie, to co na mnie ostatnio spadło, nie pozwala po prostu, powiedziałbym, na zbyt pogodne spojrzenie na świat po prostu. Co się takiego stało, Antek? Nie pytaj. Że taki pesymizm cię napadł i... To nie takie proste, Wisiu, żeby odpowiedź zmieścić w jednym zdaniu po prostu. Częściowo to moja własna wina, niestety. Częściowo zaś stałem się ofiarą, że tak powiem, splotu okoliczności po prostu. No to wyduś wreszcie z siebie, co cię gnębi. A może... Antek, może się czegoś napijesz? Nie, 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 serdeczne, dzięki, ale po prostu w stanie, w którym jestem, niczego bym przez gardło nie przełknął po prostu. Wiesz, zaczynasz mnie intrygować. No coś się takiego stało? To ma pewnie coś wspólnego z Jackiem, zgadłam? Nie, nie, nic podobnego. No zatem co, z Marysią, tak? No w pewnym sensie, podkreślam, że jedynie w pewnym sensie po prostu, jako powiedziałbym, konsekwencja tego, czego się na moją, że tak powiem, zgubę podjąłem po prostu. No niestety, Wisiu, ale wpajane we mnie niemal od dziecka zasady po prostu, że komu jak komu, ale rodzinie niczego odmówić nie można, no, sprawiły, że dzisiejsze moje położenie jest pożałowania wręcz godne po prostu. Antek, ja ciebie bardzo przepraszam, ale wygłosiłeś zdanie tak długie i tak zawiłe, że zupełnie się pogubiłam, no o co ci chodzi, a raczej o kogo. No bo jeśli wciąż podkreślasz, że tu nasza rodzina wchodzi w grę, no to kogo? No kogo, Antek, konkretnie masz na myśli? Jednym słowem... No o to cię właśnie proszę. Czy to ma jakiś związek na przykład ze mną? Nie, 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 stanowczo nie. Z Giętkiem? No, w pewnym, powiedziałbym, sensie po prostu. A, no to zatem z Dorotą, tak? Nie, 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 nie. Wiesz co, Antek, że mnie się sprzykrzyło już zgadywać. Nie chcesz, to nie mów. Po raz ostatni. Jeszcze raz tylko zapytam. To coś z Piotkiem może? No w pewnym sensie, no w pewnym sensie po prostu. Boże mój, no w pewnym sensie. No przepraszam. Powiem ci, że o ile w pierwszej chwili nawet mnie zaintrygowałeś, to teraz już tylko, Antek, mnie nudzisz naprawdę takim gadaniem. Z Piotkiem w pewnym sensie, powiadasz. No ale chyba nie wmówisz we mnie, że to ma jakiś związek z jego Lusią. Bo niby z jakiej racji i dlaczego? Ani ją bliżej znasz, no ani... takie właśnie, Wisiu, bywają sploty okoliczności po prostu. Właśnie
Rzecz dotyczy Lusi po prostu. Lusi? Antek, a co ty możesz mieć z nią wspólnego? Na pozór nic, ale niestety przez moją skłonność i nawyk do wyświadczania nawet obcym pomocy po prostu, no jeśli się o nią do mnie zwracają, obróciło się, powiedziałbym, swym ostrzem przeciwko mnie po prostu. No jak któż to ci poprosił? O jakąś przysługę, która mogłaby mieć coś wspólnego z Lusią Piotrka? Ty, Wisiu, mnie o to prosiłaś po prostu. Ja? No ty i Eugeniusz po prostu. Czy mówi ci coś, Wisiu, nazwisko Przeświecińska? Nie, nic mi to nie mówi. A imię Zuzanna? Czekaj, Andy, czekaj, nie chwilę pomyślę. A, to ta dawna przyjaciółka matki Lusi. Tak. Ta farmaceutka, no, która po niej zarządza teraz ich apteką, tak? Tak jest, Wisiu, tak jest. Otóż ta fatalna kobieta w jakiś szczególny sposób uwzięła się po prostu, żeby mnie wplątać w tę, że tak powiem, aferę, w którą wpadłem obecnie po same uszy po prostu. Dlaczego się uśmiechasz, Wisiu? Antek, no bo teraz to sobie przypomniałam. No, jak to kiedyś, że komu wpadłeś w oko tej pani? Nie no, wpadłem. No Antek, wiesz, Antek, nie przypuszczałam, że wciąż cieszysz się takim powodzeniem. U płci pięknej, proszę, proszę. Nie, no zaręczam ci, Wisiu, że niczym takim absolutnie się nie cieszę po prostu. Poza Zosieńką, no później zaś Marysią, po prostu żadnej, ale to żadnej, Wisiu, kobiecie po prostu nie poświęciłem więcej uwagi niż zwykła grzeczność nakazuje, no, po ja prostu. Ja wierzę ci, kochany, no wierzę, ale widać z tego, że obecnie no padłeś ofiarą tej swojej grzeczności. No właśnie. Spotkałeś gdzieś przypadkiem tę panią, czy co? Ależ nic podobnego, Wisiu. Nie przypadek, a wręcz przeciwnie, świadomy zamiar z jej strony po prostu sprawił, że no, musiałem się z nią spotkać po prostu. No jak to musiałeś? No zatelefonowała do mnie po prostu dokładnie przedwczoraj po zatelefonowała? Prostu. Zatelefonowała? Ona? Do ciebie? Ale w jakich? No w jakich mianowicie celach? No prosząc, Wisiu, o jak najrychlejsze, po prostu tak właśnie się wyraziła, o jak najrychlejsze spotkanie. Antek, ale przecież mogłeś po prostu odmówić albo zapytać, o co jej chodzi. Odmówić nie byłem w stanie, ponieważ jak się wyraziła, chodzi o Lusię po prostu. O Lusię? Tak jest, z wielką po prostu, powiedziałbym, determinacją podkreśliła, że Lusia pragnie uczynić coś takiego, co zagrozić może całej rodzinie po prostu. Zagrozić rodzinie? No. Wiesz co, coś mi się to wydaje za bardzo pompatyczne, naprawdę. No i co? Zgodziłeś się na to spotkanie? No przy takich argumentach jakież miałam wyjście po prostu? Ale co, no mów. I co ci oświadczyła, kiedy się już z nią spotkałeś? I gdzie? O, i gdzie, nawiasem mówiąc? W kawiarni po prostu. No i co? Miała ci do powiedzenia? Że jej lojalność i długotrwała przyjaźń z matką Lusi po prostu nakazuje jej zwrócić uwagę całej rodzinie, by ratowała Lusię przed katastrofą po prostu. Przed katastrofą? Tak jest po prostu. Powiada, że od pewnego czasu z Lusią dzieje się coś bardzo niedobrego. Jest rozdrażniona, opryskliwa po prostu. A, o to chodzi. O co, Wisiu, po prostu, bo sprawiasz wrażenie, jakby ci ten temat nie był obcy. O co za tym idzie, Wisiu, po prostu? No może kiedyś ci powiem, Antek, ale to raczej no, zbyt osobiste, no. Zbyt intymna sprawa, Lusi, żebym o niej mówiła, no. A co do tej całej pani Zuzanny, to wiesz co, zachodzę w głowę, bo przecież chyba Lusia nie zwierzała jej się ze swoich, no bądź co bądź, bardzo osobistych kłopotów. Ależ jak najbardziej właśnie się zwierzyła po prostu. Otóż jak wiesz, i sama mi swego czasu o tym mówiłaś, Lusia otóż zamierza sprzedać tę swoją aptekę po prostu. Antek, to już nieaktualne. Jak to nie? No owszem, jakiś czas temu chyba, no nie pamiętam, na wiosnę, nosiła się z takim zamiarem, kiedy zachodziła potrzeba rozbudowy apteki. No przynajmniej tak oboje z Piotrkiem sądzili. Ale teraz, kiedy się wyjaśniło, że nie ma takiej potrzeby, bo to nie jest sprawa na dziś,
ma powstać nowelizacja tej ustawy, rozumiesz? No. Która o tym mówiła, słowem rzecz jest, no, chyba nieaktualna. No być może, ale zdaniem pani Zuzanny po prostu Lusia ostatnio bywa tak rozdrażniona, taka nerwowa, że może się poważyć na jakiś nieodpowiedzialny krok po prostu. No, a pani Zuzannie się wydaje, że nawet rozmawiała z jakimś, że tak powiem, hipotetycznym nabywcą tej apteki po prostu. Co ty powiesz? Nie. Ja nie sądzę. Aha, przecież, no, jak nie bez racji, podkreśla pani Zuzanna, apteka to dziś żyła złota po prostu. Wyrazem więc najwyższej lekkomyślności byłoby się pozbywanie jej po prostu. No ale my wszyscy tak sądzimy, ale... I dlatego, Wisiu, pani Zuzanna zwraca się przeze mnie, abym powiadomił całą rodzinę, aby w porę powstrzymać Lusię przed tak nierozważnym krokiem po prostu. Wiesz co? Powiedziałabym tak. Obawy samej pani Zuzanny są chyba jasne i wytłumaczalne. Bo w wypadku, gdyby apteka została sprzedana, ona sama straciłaby, no, niezłą posadkę, prawda? No, w pewnym sensie na pewno po prostu. Więc raczej był to może pretekst, żeby się spotkać z tobą. Andrzej, pomyśl, tak. A to miotanie się nerwowe Lusi, ta chwiejność psychiczna, no ma zupełnie, ale naprawdę, no zupełnie inne podłoże. No, o tym już wspomniałaś, Wisiu, i nie śmiem nawet ponownie prosić o wyjaśnienie po prostu, ale... Wiesz co, wiesz... ja jednego, posłuchaj. No, słuchaj. Ja jednego w tym wszystkim nie rozumiem. Mianowicie, dlaczego ty wpadłeś w takie nerwy? Zwrócono się do ciebie, zrobiłeś swoje... No i na tym koniec. Och, Wisiu, o to właśnie chodzi, że koniec, no niestety nie, po prostu. No jak to nie? No bo co? No ponieważ, Wisiu, no cóż, zmuszony jestem odsłonić przed tobą po prostu wszystkie, że tak powiem, kulisy tej sprawy po prostu. Otóż, ale nie będziesz się ze mnie śmiać po prostu. No co ty, Antek, niby dlaczego? No ta przewrotna, bo inaczej nie jestem w stanie tego nazwać po prostu, ta kobieta. Kiedy się z nią żegnałem, wyobraź sobie, Wisiu, ale nie no co, po prostu... No Antek, no powiedz, bo urwałeś, no pół no, słowa. No cóż, kiedy żegnaliśmy się, ta kobieta... pocałowała mnie. No i co z no, tego? No może pocałowała, jest słowem nieco za mocnym po Oj prostu, Boże. Ale jednak tak. Musnęła no, mnie no w policzek. No i co z tego? No po pierwsze jednak widać, że wciąż się jej podobasz. Nie żartuję. A po drugie to dziś nieomal stało się zwyczajowe. I do niczego. Antek naprawdę do niczego nie zobowiązuje. No być może, Wisio. Cóż, kiedy nie przyszło mi do głowy po prostu, że taka szminka pozostawia niestety ślad po prostu. I nie starłem jej po prostu, co powinienem był uczynić dla czystego, powiedziałbym, bezpieczeństwa po prostu. Jakiego? No jakiego bezpieczeństwa? No bo kiedy wróciłem do domu, po prostu Marysia zadała mi pytanie, gdzie byłem. I otóż, no cóż, no po co, prostu... No co, czyś byś skłamał? No tak, już widzę po twoim minie, że tak. Antoni, no ale po co? No po co? No nie dlaczego? Potrafię ci na to odpowiedzieć, Wisiu. No nie potrafię po prostu. I wtedy ja, wyobraź sobie, Wisiu, ja, którego życiową wręcz zasadą jest mówienie prawdy po prostu. Najwidoczniej, no nie wiem, no po prostu nie wiem. No ale co wobec tego... odpowiedziałeś Marysi. Że byłem umówiony na spotkanie z doktorem Pazurkiem po prostu. Oj, Antek. No i co Marysia na to? Z Pazurkiem? Po prostu, a to ciekawe, mówimy Marysia, bo właśnie doktor Pazurek dzwonił tu przed chwilą i pytał o ciebie po prostu. O Boże. No, Antek, no i co ty na to? Ja, no już nawet nie pamiętam, Wisiu. Gorzej, że Marysia dodała jeszcze po prostu, wyobraź sobie, i to właśnie zupełnie mnie dobiło po prostu. No, ale co takiego ci Marysia powiedziała? No konkretnie co, no? No idź do łazienki, mówi, zmyj z twarzy to świństwo. Czy ty sobie możesz, Wisiu, wyobrazić, co się ze mną działo w tej chwili po prostu? O Boże, która to zrobiła się godzina? Aż się zagadałem i będę spóźniony, a mam
umówionego pacjenta po prostu. Pacjenta czy pacjentkę? Nie, no proszę, nie nawisiu. No przyznasz, że w tej mojej sytuacji to nie był dobry żart po prostu. No może rzeczywiście, no przepraszam cię, Antek, przepraszam. Lecę zatem, Wisiu, i mam nadzieję, że przekażesz Eugeniuszowi sugestie pani Zuzanny po prostu odnośnie, że tak powiem, dziwnych zachowań Lusi po prostu. No, proszę cię. Słuchaj, czy akurat Gienkowi to powtórzę, to nie ręczę. Ale proszę. No bo nie ma go tu, jak wiesz zresztą. No ale na pewno będziemy nieraz jeszcze rozmawiali o Lusi z Lusią, no bo jest o czym. O, idzie ktoś do was. Zatem korzystam i pędzę po prostu. Poczekaj, Antek, odprowadzę cię do drzwi. Dziękuję bardzo. O, to ponownie pan dozorca. No to do widzenia, do widzenia. Tak jest, kłaniam się. To jeszcze raz ja, pani Matysiakowa. No, a męża, jak nie ma, tak nie ma, co? No, jak pan widzi. No może jednak niech pan mi na razie powie, no o co chodzi, przecież powtórzę to mężowi, na pewno jak wróci. Kiedy tego, no jednym słowem, to się tego tak, no jak to się mówi, załatwić nie da. Tu jest pan Stanisław potrzebny własną, jak to się mówi, osobą, bo tu się o osobisty podpis rozchodzi. Pan mówi, no domyślam się, że pan kompletuje listę z jakimś kolejnym protestem, tak? No, coś w tym guście, pani Matysiakowa. Nie chce mi pan powiedzieć, to nie. Ale z góry pana uprzedzam, że jeśli to jakiś protest natury politycznej, to bardzo proszę mojego męża w to nie mieszać. W życiu, pani Matysiakowa, w życiu. To czysta, jak się mówi, warszawska sprawa. Jak najbardziej. A co? Pewnie znów jakiś kolejny mędrzec wymyślił zmianę nazwy dotychczasowych ulic, tak? No bo teraz to jest bardzo modne. Pani mi nawet tego nie przypomina, bo jeszcze do tej pory krew mnie zalewa. Jeżeli, jak się domyślam, ma pani na uwadze tego mądraluchę, który zamierzał Marszałkowską na inną przemianować, tak? No tak, ale nie całą Marszałkowską, ale tak właśnie sobie pomyślałam, rzeczywiście. To trzeba było, powiem pani, długo myśleć, żeby coś podobnego wymyśleć. Chyba z nudów facetowi to do łba strzeliło. O, może to jak raz pan Stanisław. Pani się nie fatyguje, ja odpowiem. No, niestety, ale to wyłącznie pani Grzelakowa. To pani... Pani Anielo. Młodsza pani Grzelakowa, pani Danusia. Tak, to ja, Wisiu, to ja. No wchodź. Pan Edward już wychodził. Jak najbardziej, już mnie nie ma, tylko przypominam, że gdyby, jak to się mówi, pan Stanisław się objawił, to... No, panie Edwardzie, niech mi pan powie, ile razy ja mam panu mówić o tym, że powiem. No 10. Przepraszam, pani się nie fatyguje, drzwi zamknę jak najbardziej. Dobrze, cieszę się, dziękuję. Siadaj, Danuśka. Ale nie, dzięki. Wpadłam tylko na moment spytać, czy coś nowego może w sprawach Doroty? Nie, niestety. Ale się przysiądź, no choć dobrze, już na dobrze. Moment. No bo muszę ci coś powiedzieć. No mów. Bo mam do ciebie pretensje. Do mnie? A co takiego? Przecież już od dobrych paru dni powinnaś być w górach, prawda? Spacerować po Krupówkach, jeździć na Gubołówkę. Wiesz, Danuśka, ja doprawdy, ja ciebie nie rozumiem. Dlaczego nagle zmieniłaś plany? Oj, Wisia, dobrze wiesz, że nie ja je zmieniłam, a Leon. To on niemal w ostatniej chwili odwołał ten nasz wyjazd i przełożył na później. No ale co się takiego nagle wydarzyło? Że zmienił plany? A, długo by opowiadać. Ale ja jestem cierpliwa. Więc jeśli to nie tajemnica, to jednak mi powiedz, dobrze? Bo przez skórę czuję, że to coś nie tak. Nie, nic podobnego. Jeżeli chcesz wiedzieć, to w ubiegły czwartek była zamówiona poranna msza święta w intencji, wiesz, pierwszej żony Leona. Więc siłą rzeczy musiał zostać w Warszawie, no. Ale nic nie rozumiem. To naprzód tę mszę zamówił, a potem dopiero sobie o tym przypomniał Danusia i dlatego odwołał wasz wyjazd? Nie, to nie on tę mszę zamawiał, więc przed tygodniem nie mógł wiedzieć. No a kto, jeśli nie on? Pani Sabina, wiesz... Ta dawna przyjaciółka jego żona. No naturalnie, pani Sabina, pani Sabina, znowu. Przez kilkanaście lat nie pamiętała o biednym wdowcu
i nagle teraz jej się przypomniało. Oj, Wisia. Aha, imieniny przyjaciółki, bo była przed wami na cmentarzu, teraz znów inna jakaś rocznica, nie dała jej spokoju. No i co z tego? To z tego, że ta nagła pamięć nie wróciła jej bez powodu, Danuśka. Mówiłam ci już to raz. Czy to tak trudno zrozumieć? Dotarło do niej nagle, że pana Leona czeka niebawem niebagatelna zmiana losu. Mam na myśli poprawę jego sytuacji materialnej. Lisiu, dajże spokój. Ty wciąż tylko o tym. A o tym, o tym. Jak sobie inaczej wytłumaczyć ten gwałtowny powrót pamięci tej całej pani Sabinki? Już ona dobrze wie, gdzie leżą konfitury. A, znam dobrze ten typ kobiet. Nie wiem, Wisiu, może ja rzeczywiście jestem naiwna, ale nawet przez chwilę nie brałam pod uwagę tego, co ty mi tu opowiadasz. I powiem ci jeszcze więcej. Poczekaj, tylko ten telefon odbiorę. Tak, słucham. A, cześć, Józi. Owszem, dobrze trafiłeś. Twoja mama jest właśnie. No, już ci ją daję. Temu Józio? Tak, masz. Rozmawia, ja tymczasem zajrzę do kuchni i zrobię coś do picia, dobrze? Tak, to ja słucham cię, Józiu. Co takiego? Coś podobnego. Ale skąd wiesz? Ale kiedy to się stało? Nieprawdopodobne. No wiem przecież, że był jeszcze zupełnie młodym człowiekiem i chociaż przychodził kiedyś zawał, to... A właśnie, czy to serce? No dobrze, kochany, zaraz wszystkich powiadomię, oczywiście. I naradzimy się, co zrobić. Potem do ciebie zadzwonię. Pa, Józiu, pa. Boże święty, wyobraź sobie, Wisiu. Już wracam z herbatą. A co mam takiego, mianowicie sobie wyobrazić? Wyobraź sobie, Janusz nie żyje. Wczoraj umarł nagle. Co? Co takiego, Janusz Radwanowicz? Zostaw. Danuśka, zostaw. Jedna szklanka więcej, jedna mniej. To nieważne, potem pozbieram te skorupy. Ale jak to? Nagle, no ale skąd się dowiedziałaś? No wyobraź sobie. Znaczy Józio skąd się dowiedział? No Józio właśnie dzwonił teraz i parę minut temu dzwoniła do niego ze Szczecina córka Janusza. A wiesz co? Czekaj chwileczkę, że... No wciąż jeszcze to do mnie nie dotarło. Córka Janusza? Przecież ona nas wcale nie zna. No, tego ci nie wytłumaczę. Widać jednak, że... No, mówi, że odnalazła gdzieś w papierach Janusza telefon Józia, więc... Biedny Janusz. Matko Boska. Nie miał biedaczysko życia usłanego różami. Naprzód ta śmierć prawdziwych rodziców. Potem to niezbyt chyba udane małżeństwo. Mm-hmm. Aj Boże, pan Wojtek tak bardzo go kochał, jak Janusz był jeszcze chłopcem i tak bardzo się chciał nim zajmować. Tak. Pan Wojtek rzeczywiście bardzo Janusza kochał. I Bronek przecież też. Ale takie wszystko było skomplikowane. Nad czym tak się nagle zamyśliłaś, Wisiu? Wiesz co, bo tak myślę, że warto by Monikę zawiadomić. Ona przecież i Janusz swego czasu byli razem. No wiesz przecież, że co ich kiedyś łączyło. Naprawdę, bardzo się kochali. No mało z tym, kiedy Janusz dostał zawału, to przecież właśnie Monika się wtedy nim zajmowała. Pamiętasz? No tak. Przypomniałaś mi ten jego zawał, więc chyba i teraz. No to może było serce. A właśnie, kiedy pogrzeb, nie wiesz? Skąd mogę wiedzieć? Józio wziął numer telefonu tej pani, więc będziemy wiedzieli. Trzeba by może nekrolog od nas, co? Nekrolog? No tak, oczywiście. Zastanawiam się jeszcze, czy może by jednak ktoś do tego Szczecina od nas pojechał na pogrzeb. Znaczy, ja wiem. Mm-hmm. No i moją byłą teściową warto by powiadomić. No tak, no pani Aniele, no oczywiście. No. Ona też przecież go znała. No popatrz, Danusia, już dawno o tym biednym Januszu nie rozmawialiśmy, a teraz, kiedy odszedł, to tyle spraw z nim związanych na myśl nam przychodzi, prawda? Tak. Tyle wspomnień. Tak to jest, że tylko pamięć zostaje. Mm.
Aj, mój tylko Boże, pamięć. Mój Boże. Wysłuchali Państwo 2581 odcinka powieści radiowej Matysiakowie.